Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj? Dzisiaj trochę nietypowo, bo poruszymy temat skoków narciarskich pierwszy raz na moim kanale i zadamy sobie pytanie, z czym ma problem niemiecka federacja wobec naszych skoczków. Nie zabraknie również tematów ze świata piłki nożnej, gdzie porozmawiamy o tym, jak Erling Haaland pobił statystyki Roberta Lewandowskiego, plotkach transferowych oraz niepewnej przyszłości Leo Messiego w FC Barcelonie. Zanim zaczniemy, zachęcam was do subskrypcji kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Skoki narciarskie to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych dyscyplin sportowych w Polsce. Myślę, że się nie pomylę, mówiąc, że skoki narciarskie są najpopularniejsze pod względem widowni właśnie w naszych regionach. Nic więc dziwnego, że mocno śledzimy poczynania naszych kadrowiczów. Dzisiaj nie o sukcesach polskich skoczków, a o nienawiści Niemców do naszej polskiej kadry. Wszystko zaczęło się od poinformowania, że Mureńka otrzyma pozytywny test na COVID-a i przez to cała nasza drużyna nie może wystąpić w Oberstdorfie w kwalifikacjach. Kolejne testy wyszły już negatywne i Polacy mogli wziąć udział w turnieju, ale niesmak pozostał. Z początku nie robiliśmy z tego sensacji, dopóki nie usłyszeliśmy, że fizjoterapeuta Niemiec również otrzymał pozytywny test, ale on tylko opuścił hotel i Niemcy mogli normalnie wziąć udział w kwalifikacjach. Ostatnio doszło do kolejnej sytuacji, która rozgrzała polskich kibiców do czerwoności. W sobotę organizatorzy konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titise Neustadt nie puścili polskiego hymnu po zwycięstwie Kamila Stocha. Za ten fakt przeprosili, zasłaniając się problemami technicznymi. Z kolei w niedzielę zagrali hymn Norwegii. Podobno jednak wcześniej ustalenia były inne. Taki obowiązek jest tylko na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata, no ale oczywiście jest to mile widziane przez zawodników, przez kibiców, przez działaczy, przez wszystkich właściwie, no żeby ta minutka czy półtorej po ceremonii dekoracji ten hymn wybrzmiał. Przecież to nie jest nie wiadomo jak wielkie wyzwanie organizacyjne, a właśnie niedoróbką organizacyjną, problemami technicznymi się organizatorzy w Titise Neustadt tłumaczą z tego, że wczoraj tego hymnu nie było. Nie wiem, czy nie byli przygotowani, czy coś nie zadziałało, czy może na tym takim starym, szpulowym Walkmanie przycisk play się na przykład tutaj zatrzasnął, czy coś, nie wiem, nie dało się wcisnąć. Trudno mi powiedzieć. Oni też nie są skorzy za bardzo do tego, żeby to wyjaśniać. Mówią, że problemy techniczne i tyle, ale że bardzo mocno przepraszają całą reprezentację Polski, wszystkich polskich kibiców. No poczuli chyba moc polskiego fanbase'u w internecie, tak bym to określił, bo widziałem, że wczoraj dużo się wylewało w tym temacie na organizatorów. Dzisiaj takie oświadczenie organizatorów, że bardzo przepraszają. No i kończąc ten wątek, decyzja jest następująca. Jeżeli dzisiaj wygra reprezentant Polski konkurs w Titise Neustadt, co umówmy się, jest całkiem prawdopodobne, to hymn poleci, nawet już miałem okazję go odsłuchać tutaj przyjeżdżając na stadion. No ale jeżeli wygra ktoś z innej nacji, czyli na przykład Halvor Regner Granerud albo Markus Eisenbichler, to organizatorzy przez wzgląd na wczorajsze wydarzenie i przez szacunek do Polaków, którzy mogliby w tej sytuacji czuć się dodatkowo pokrzywdzeni, powiedzieli, że dzisiaj hymnu nie będzie dla innej nacji, gdyby inna nacja wygrała. Taka trochę sprawiedliwość Kalego, chyba tak mi się wydaje. Jak sami wiecie, hymny zostały odegrane, a obietnice nie zostały spełnione. Czy odegranie hymnu na tak dużym turnieju jest aż takim problemem technicznym, że nie można było tego zrobić z innego sprzętu? W mojej opinii nie. Organizatorzy z pewnością mają zapasowe głośniki. Nie chcę tutaj jednak tworzyć jakichś teorii spiskowych, ale wygląda to bardzo nieprzyjemnie. I aż strach sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy to my na naszej ziemi nie puścili hymnu Niemiec. W komentarzach koniecznie napiszcie, jaka jest wasza opinia na ten temat. Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Z dnia na dzień słyszymy o coraz świeższych informacjach związanych z Arkadiuszem Milikiem, który w ostatnim czasie regularnie pojawia się w moich materiałach. Polak nie jest w łatwej sytuacji, bowiem nie może liczyć na regularną grę, a prezes Napoli nie ułatwia mu tego zadania. Laurentiis chciałby sprzedać 26-latka w tym miesiącu, ponieważ już latem wygaśnie jego kontrakt, mimo że żąda on niemałych pieniędzy od zainteresowanych, bo mowa o 15 milionach euro. Owszem, Milik jest warty więcej niż ta kwota, ale jak już mówiłem, od zakończenia umowy z Napoli dzielą go miesiące, więc chętne kluby wolą poczekać do lipca, kiedy to będzie wolnym zawodnikiem.
Dla Arka będzie jednak znacznie lepiej, jeśli opuści Napoli już w tym okienku, a to ze względu na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Oprócz Roberta Lewandowskiego nie mamy napastnika z dużym doświadczeniem kadrowym, który mógłby liczyć na regularną grę. Krzysztof Piątek gra w kratkę, a Dawid Kownacki z powodu częstych kontuzji ma problemy, by wrócić do swojej optymalnej formy. Milik najchętniej odszedłby do Juventusu, który również jest zainteresowany 26-latkiem. Niestety wspomniany prezes Napoli nie ma zamiaru sprzedać swojego zawodnika do największego ligowego rywala. Milik w takiej sytuacji ma dwa wyjścia. Pierwszym jest zapomnienie o transferze do Juventusu i przejście do innego zespołu, który zapewni mu regularną grę. Druga opcja to pozostanie w Napoli do końca sezonu, bez możliwości gry i przejście do Turynu za darmo. Pozostają jednak dwie niewiadome. Po pierwsze, czy stara dama będzie nadal zainteresowana polskim napastnikiem i po drugie, czy będzie on miał jakiekolwiek szanse, by pojechać na najbliższe Euro. Piszcie swoje przypuszczenia i opinie w komentarzach. Robert Lewandowski to terminator, jeśli chodzi o Bundesligę i ligowe rekordy. Nie ma sezonu, aby Polak nie pobił przynajmniej paru nowych rekordów, a te często są imponujące. W tym wypadku musi jednak ustąpić młodszemu od siebie Norwegowi. Jak się okazuje, Erling Haaland w pierwszych 25 meczach Bundesligi zdobył 25 goli, co jest nowym rekordem ligi. Mało tego, na 25 trafień potrzebował 73 strzałów, co również sprawia, że jest najbardziej efektywnym piłkarzem w Bundeslidze. Ostatnią rzeczą jest średnia bramek. Haaland średnio zdobywa gola co 75 minut, co jest rekordem, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy zdobyli przynajmniej 10 goli w Bundeslidze. Mówiąc krótko, Haaland staje się mocną konkurencją dla Roberta Lewandowskiego, co jest pierwszym takim przypadkiem od 3 lat. Wcześniej największym ligowym rywalem Polaka był Aubameyang, który w styczniu 2018 roku trafił do Arsenalu. Jeśli Haaland postanowi związać się z Bundesligą na dłużej niż parę lat, to może on zbudować w Niemczech silną pozycję. Na chwilę obecną jednak mu daleko do dokonań 32-letniego Polaka, który występuje w Bundeslidze od dekady. Piłka nożna to nie tylko jeden z najpopularniejszych sportów na świecie, ale i jeden z najbardziej dochodowych biznesów, który operuje ogromnymi pieniędzmi. To natomiast niesie za sobą chociażby transfery za 100 milionów euro oraz gaże, które sięgają nawet 50 milionów, a warto podkreślić, że to nie jedyne źródło dochodu piłkarzy. Nie dziwne więc, że zawodnicy na treningi przyjeżdżają samochodami prosto z salonu, na które nie stać przeciętnych ludzi. BMW, Mercedes, Lamborghini. To tylko nieliczne z marek, których fanami są piłkarze. Są jednak od tego wyjątki. Z powodu trudnych warunków pogodowych w ostatnim czasie Atletico Madryt zarządziło, aby ich piłkarze przyjeżdżali na treningi samochodami terenowymi, najlepiej z napędem na 4 koła. Mało kto się jednak spodziewał, co zrobi Carrasco. Belek przyjechał na ośrodek treningowy samochodem treningowym z napędem na 4 koła, z wyjątkiem, że nie było to żadne nowe auto, a stary Fiat Panda. Mało tego, 27-latek nie przyjechał sam, a zabrał ze sobą kolegę Simę, Tomasa Lemara i Hermoso. Auto wzbudziło na tyle duże zainteresowanie, że prawie wszyscy piłkarze Atletico zrobili sobie z nim zdjęcie. Skąd jednak Carrasco wziął wspomnianego Fiata? Podobno został on pożyczony od jednego z jego sąsiadów, który mu go ustąpił. Nie ma co ukrywać, piłkarze FC Barcelony nie mogą zaliczyć zeszłego sezonu do udanych, a i ten może być nie lepszy. Coraz więcej pisze się o bliskim odejściu Leo Messiego. Argentyńczyk początkowo mógł odejść już w sierpniu zeszłego roku, ale koniec końców udało mi się go zatrzymać na Camp Nou. To jednak nie zamknęło tematu. Kontrakt 33-latka wygasa z końcem obecnego sezonu, a nic nie słychać o możliwości jego przedłużenia. Wydaje się, że jego odejście to jedynie kwestia czasu, a dokładnie jego przyszłość poznamy w wakacje, podczas których trwa również okienko transferowe. Messi będzie już wolnym zawodnikiem, więc zainteresowanych nie braknie. Nie jesteśmy jednak w stanie obiektywnie ocenić, gdzie może trafić. Pojawia się natomiast wielka niewiadoma. Kto zastąpi Leo Messiego w FC Barcelonie? Po odejściu Cristiano Ronaldo z Realu Madryt miał nim być Gareth Bale, a następnie Eden Hazard, ale obaj nie sprostali zadaniu. Teraz bardzo podobnie może być w przypadku Blaugrany. Samuel Eto, czyli były piłkarz Barcy, wskazał piłkarza, który według niego w przyszłości może być liderem dumy Katalonii. Myślę, że przyszłością klubu jest Ansu Fati. Już teraz pokazuje niesamowite umiejętności, więc Barcelona musi naprawdę o niego zadbać. Miejmy nadzieję, że będzie tym, który przejmie rolę Messiego. Hiszpan ma dopiero 18 lat, mimo to jest już uważany za wielki talent. Do tej pory w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 10 meczów, spędzając łącznie na boisku 600 minut. Przez ten czas udało mu się zdobyć 5 bramek i 4 asysty, co wydaje się bardzo dobrym wynikiem, patrząc na wiek i małe doświadczenie nastolatka. Jak myślicie, czy Ansu Fati faktycznie byłby w stanie godnie zastąpić Messiego na Camp Nou i za kilka lat stać się ich nowym filarem? Piszcie, co o tym myślicie w sekcji komentarzy. W tym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zachęcam Was także do zostawienia łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!